To są gorące pytania w telewizji w polsce.pl Witam państwa bardzo serdecznie Edyta Hołdyńska naszym gościem jest dzisiaj Jarosław zieliński wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Witam serdecznie panie ministrze, się, dzień dobry, witam państwa a pytamy o to Drodzy państwo czy polityka rządzi policją czy można powiedzieć o tym, że polityka za mocno wkracza w działanie funkcjonariuszy policji, ale nie tylko jak wygląda dzisiaj działanie służb mundurowych bo nie tylko policjantów ale także Straży Pożarnej, Jarosław Zieliński, pan minister, właśnie za te działania odpowiada. No i bardzo gorąca ostatnio sprawa, czyli zatrzymanie za obrażanie uczuć religijnych. Niektórzy twierdzą, niektórzy publicyści, że jest to zatrzymanie za kreację artystyczną. Mowa oczywiście o wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej w tęczowej aureoli. Na początek, zanim zapytam, jak to się dokładnie stało, co mówi na ten temat zwierzchnik policji, w resorcie, czyli pan minister, to posłuchamy wypowiedzi polityków na ten temat. Dla katolików, dla chrześcijan ubieranie Madonny, czarnej, jasnogórskiej, w jakiekolwiek stroje, które są opatrzone ideologicznym kodem, w tym przypadku także antychrześcijańskim, wyrastającym z ateistycznego porządku wyobrażeniowego i wrażliwości, jest naruszeniem naszej godności, naszego honoru jako wspólnoty chrześcijan, wspólnoty katolików. I oczywiście jest to przejaw także lekceważenia drugiej strony, czyli nas, Niepoważne zachowanie służb, niepo, niepoważne zachowanie ministra ministra Brudzińskiego i tyle. Nie może być tak, że jest zakaz i słusznie obrażania innych, Żydów, muzułmanów, a gdy chodzi o katolików, chrześcijan, to proszę bardzo, można ich obrażać, można ich atakować brutalnie szydzić. Podręcznikowy temat zastępczy. Czyli politycy PiSu i platformy nie chcą dyskutować o sprawach poważnych, dlatego że nie potrafią tego po prostu robić, nie są przygotowani. W związku z tym wymyśla się takie wojenki. To Madonna z tęczą i nawet jeżeli przyjmiemy, że to jest tęcza, która nie ma sześciu, tylko siedem barw, albo siedem, tylko sześć, nie uraża niczyich uczuć. Jest to coś, co mi się na pewno nie podoba jako katolikowi, jako chrześcijanowi. Też widzę, że... Czasami za daleko idzie ta twór, radosna twórczość tych środowisk liberalno-lewicowych. Słyszeliśmy wypowiedzi od prawa do lewa. Panie ministrze, czy tęcza nie obraża uczuć religijnych rzeczywiście? Tak mówiła Katarzyna Lubnauer. Takie są dzisiaj też tłumaczenia niektórych publicystów, tych, którzy żywo komentują to, co się wydarzyło. Niektórym z tych wypowiedzi bardzo się dziwię. Dziwię się na przykład panu marszałkowi Tyszce, który mówi, że to jest temat zastępczy, a moim zdaniem zanim to jest temat bardzo podstawowy. Ja nie mam wątpliwości, że te działania, które zostały podjęte w stosunku do wizerunku Matki Boskiej stęczą, wyczerpują artykuł 196 kodeksu karnego. Zresztą taki zarzut został dwóm osobom postawiony, najpierw jednej, a wczoraj drugiej. Może właśnie zacytuję ten artykuł, bo warto, żeby bardzo on proszę. zabrzmiał tak, jak to jest zapisane w kodeksie karnym. Kto obraża uczucia religijne innych osób? Moje uczucia religijne zostały obrażone również, jestem katolikiem, sądzę, też bardzo wielu katolików. Więc złożył pan, pan, panie ministrze, zawiadomienie do prokuratury? Nie, bo już zarzut został postawiony mhm. wcześniej, więc to jest właściwa reakcja policji. Znieważając publicznie przedmiot czci religijnej, został znieważony przedmiot czci religijnej, wizerunek Matki Boskiej. I dalej, lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych podlega grzywnie każu ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Powtarzam, nie mam wątpliwości, i policja nie ma wątpliwości, że właśnie mm -hmm. to, co z czym mieliśmy do czynienia, wyczerpuje znamiona tego artykułu. Oczywiście prokurator ostatecznie oceni tę sprawę, ale w ocenie policji i w ocenie na pewno powszechnej opinii publicznej osób, które czują się związane. Z chrześcijaństwem to właśnie jest taki przypadek obrażenia uczuć religijnych, bo czymże jest innym, rozwieszanie wizerunku Matki Boskiej stęczą, bo to, że stęczą, to jest jeden element, ale także pytanie trzeba postawić, gdzie? W takich miejscach, które no nie powinny być absolutnie nigdy nie, tymi miejscami, gdzie pojawia się wizerunek. Świętych, czy, czy pana minister Boga. minister Joachim Brudziński mówił, że nie chodziło o biurokrację, ale właśnie o te miejsca, czyli śmietniki. śmietniki. Nie, są, nie są takim miejscem, gdzie można wizerunek Matki Boskiej. Stęczą czy bez tęczy wieszać, także to jest ten drugi bardzo istotny element, i chodziło oczywiście o prowokacje ewidentnie Pani Podleśnej i innym osobom, które w tym uczestniczyły, chodziło wyraźnie o a nie, nie żadne ekspresje artystyczne. No właśnie, chciałam dopytać o to, co tak naprawdę wyczerpuje te znamiona tego artykułu z kodeksu karnego, czyli obrażanie uczuć religijnych konkretnie, bo mówimy o tęczy, no i nie chciałabym wcielać się. Nie być adwokatem diabła, no ale trzeba o to dopytać. Nie co konkretnie diabła. obraża uczucia religijne? Rynku, także pańskie, bo pan powiedział, że zostały dwa elementy, których powiedziałem już właśnie, czyli tak jak powiedział pan senator Żaryn, właśnie to zbezczeszczenie w gruncie rzeczy wizerunku Matki Boskiej poprzez nałożenie tęczy, czyli symbolu zupełnie zupełnie, zupełnie o zupełnie innym kodzie no niż religijny, niezwiązany zupełnie, a wręcz przeciwnie, przeciwstawny właśnie kultowi religijnemu. I po drugie, właśnie rozwieszanie tego wizerunku w miejscach niegodnych tego, yy. tak jak gdzieś w pośmietnikach czy coś w tym rodzaju. To dokładnie policja ma opisane. Tak, i ale myślisz, będzie oceniał. Kwestia, panie ministrze, to też forma tego zatrzymania. No publicyści rozpisują się teraz o tym, wklejając, zresztą powielając tę grafikę na portalach społecznościowych w mediach społecznościowych. Czekam aż minister, aż policja zapuka do mnie o 6 rano i dokona zatrzymania. Czy forma, czy to nie było nadużycie? Na pewno nie. Panie redaktor, tutaj pani. We wprowadzeniu powiedziała o tym, że trzeba postawić pytanie, czy polityka nie wkracza do policji. Nie, właśnie nie wkracza. Ta reakcja byłaby zawsze taka sama, niezależnie od tego, kiedy by to miało miejsce i w stosunku do jakiej religii, do jakich uczuć religijnych, jakiego wyznania. To, żeby było też jasne, mm -hmm. chcę to bardzo wyraźnie powiedzieć, zresztą policja reagowała wcześniej również na zjawiska obrażające uczucia religijne i innych wyznań. Natomiast, jeżeli chodzi o działania policji, one były w mojej ocenie, bardzo się dokładnie temu przyjrzałem. Wysłuchałem bardzo dokładnie relacji policji w tej sprawie. One, te działania były adekwatne do sytuacji. Na przykład, takie, taki zarzut, że za wcześnie rano, o 6 czy o 7, tak. czy taki zarzut, że sześciu policjantów, sześciu funkcjonariuszy, to w ogóle nie, nie, nie może się ostać przy normalnej ocenie tej sprawy ocenie merytorycznej, a nie nacechowanej intencjami politycznymi. Mm -hmm. Takie działania, po pierwsze to miało miejsce, to, to, to przeszukanie na podstawie nakazu prokuratora, a nie samej policji. Mm -hmm. Po drugie, policja musi takie przeszukania realizować w taki sposób, żeby po pierwsze objąć wszystkie wskazane pomieszczenia do przeszukania. W tym przypadku chodziło na przykład o mieszkanie i samochód. Więc gdyby było dwóch policjantów, to by trwało to dłużej, a może by jeszcze stworzyło pewne problemy w realizacji tego przeszukania. Po drugie, nie wiadomo, co tak naprawdę podczas przeszukania kogo zastanie się w mieszkaniu. Chodzi o to, żeby to było bezpieczne dla. Funkcjonariuszy, ale i dla samych yy, mieszkańców dla tej osoby także, która, mm -hmm. której lokale podlegają przeszukaniu. Panie Od momentu, kiedy, pani, kiedy policja dalej, wejdzie bo... do mieszkania na przeszukanie, ona bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo mm -hmm. zarówno właśnie osób tam przebywających, jak i samych funkcjonariuszy. Więc ta, te, te, te siły tam skierowane w mojej ocenie były mm -hmm. absolutnie adekwatne, tym bardziej, że przecież dodajmy, że yy, wiele tych wizerunków yy, do rozpowszechniania. Rzekomo artystyczne, znaleziono właśnie w samochodzie pani Podleśnej. Pytanie teraz, co dalej? Bo rzeczywiście sama kreacja artystyczna, jak podkreśla ministerstwo, pan tak, że nie jest powodem do ścigania takiej osoby, ale już forma, rozpowszechnianie tego wizerunku w takich, a nie innych miejscach to nosi znamiona obrażania uczuć religijnych. Pytanie, co teraz z tymi, którzy złośliwie bądź nie, prowokacyjnie bądź nie umieszczają, rozpowszechniają tę grafikę dalej, choćby w internecie? No jest to rzeczywiście kolejne pytanie bardzo istotne. Internet w ogóle jest ostatnio takim miejscem, gdzie dokonywane są takie działania, które budzą wątpliwości pod względem kwalifikacji kodeksowych. Dotychczas nie było tak powszechnie dostępnych możliwości, jakie daje internet. No, choćby mamy dzisiaj do czynienia z tymi. Kaskadowymi zapowiedziami ładunku wybuchowych. To też się dzieje w internecie, prawda? I tak. Ta, ta droga, ta forma. Oczywiście jest to przestępstwo. Maile do szkół w, w momencie w matur, że jest ale w każdym, podłożona Ale W każdym przypadku, kiedy grozi ktoś ładunkiem wybuchowym, zapowiada, że został podłożony, to jest oczywiście przestępstwo. I tutaj w tym przypadku też na pewno musi prokurator dokonać bardzo dokładnej analizy i oceny tej sprawy. Bo wyraźnie widać, że kolejne osoby prowokują do tego, żeby ta sprawa mm -hmm. dalej żyła. Ale karnie oceny musi tego robić prokurator. Tutaj się tego nie chciałbym podejmować za prokuratora, ale moje uczucia religijne dalej to obraża. Mm -hmm. Przechodząc dalej, bo pytamy o to, czy polityka wkracza w działania policji, czy te są upolitycznione. No mieliśmy choćby w ostatnim okresie przypadek przeszkadzania przy pomniku ofiar katastrofy smoleńskiej w Warszawie, te hulajnogi, które tam najeżdżały, i to też zostało użyte jako Właśnie element kampanii wyborczej wręcz można powiedzieć, na ile policja się od tego jest w stanie odciąć? Policja jest ta polityczna, pani redaktor, reaguje na każde naruszanie prawa jednakowo, niezależnie od tego, kto tego się dopuszcza. Od trzech i pół roku tak zawsze jest, tak cały czas jest. Policja była upolityczniona wcześniej zarządów POPSL. Przypomnijmy, Jakie były prowokacje ze strony policji, wyraźnie narzucane, że sugerowane przez polityków. przypomnijmy wreszcie najdrastyczniejszy moment, w tym czy spalenie budki wartowniczej pod ambasadą rosyjską. Więc policja prowokowała do, do zamieszek podczas Ale o polityków, którzy podczas, namawiali policjantów do. Pani takich to pozwoli, że skończę. Będę wdzięczny, bo skończę myśl tylko. Myślę o 11 listopada, w tamtych latach, kiedy właśnie policja wyraźnie na zamówienie polityczne prowokowała do zamieszek wygraliśmy wybory parlamentarne powstał rząd Prawa i Sprawiedliwości i się skończyło jak ręką odjął. O czym to świadczy? O czym świadczy to? O tym, że właśnie policja przestała być politycznie motywowana i nakier nakierowana na działania. Reaguje na wszystko jednakowo, niezależnie od koloru danego zgromadzenia, od haseł jakie się pojawiają. Czy to będą hasła totalitarne, faszystowskie czy komunistyczne? Policja będzie reagowała i reaguje jednakowo. Nie rozróżniając ideologii, taka powinna być policja państwowa. Taką policję chcemy mieć. Ja nadzorując policję oczekuję, że taka ona będzie, i nie, nie znam przypadku, nie wskażę pani redaktor, innego, gdzie by policja postępowała inaczej. A jeżeli chodzi o. Takie sytuacje, które pani przywołała przy pomniku, dzisiaj mieliśmy do czynienia podczas miesięcznicy smoleńskiej rano, mm -hmm. kiedy podeszliśmy złożyć wieniec pod pomnikiem smoleńskim na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Pan Szczurek właśnie w, wspiął się na pomnik, rozpiął flagę z napisem w języku niemieckim, wykrzykiwał jakieś swoje hasła, swoje mocenne i pretensje. Policja go stamtąd sprowadziła, naruszył. Prawo czy nie naruszył? Naruszył. Oczywiście artykuł 51 kodeksu wykroczeń mam go przed sobą. To krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczeniu wolności albo grzywny. Policja ten zarzut już sformułowała. Panie ministrze, jeżeli mówimy też o tym styku, bądź też po prostu zbliżeniu polityki do służb do mundurowych, no to mowa jest oczywiście także o protestach służb mundurowych zakończonych, co prawda, bo udało się porozumieć z funkcjonariuszami, którzy domagali się podwyżek, no ale te elementy rzeczywiście bywają wykorzystywane w kampanii wyborczej. Podwyżka dla policjantów. Choćby podwyżka, choć ten temat przyciął się sprawą. Tego, ja myślę, że raczej że jest kolejne grupy zawodowe, które mm -hmm. zaczęły też domagać się i czasem się powoływały na to, że skoro policjanci czy inni funkcjonariusze otrzymali podwyżki, to innym też w ocenie tych protestujących się należy. I ja nie wnikam w tej chwili, w to czy się należy czy nie, bo na pewno chcielibyśmy wszyscy, żeby wszyscy więcej zarabiali. To jest oczywiste. Natomiast. Wtedy mieliśmy do czynienia z protestem, z masowym korzystaniem ze zwolnień lekarskich L4. Były negocjacje ze związkami zawodowymi. Podpisaliśmy porozumienie. Ono jest realizowane. Zostało zrealizowane w tej części podwyżkowej 655 zł, podwyżki od 1 stycznia 2019 roku na każdy etat, czyli wyższa podwyżka niż przewidywaliśmy i tak ją, bo przewidywaliśmy w ustawie modernizacyjnej była zapisana, ona jest wyższa, a inne punkty są w trakcie przygotowań do realizacji, także. No miał miejsce ten protest rzeczywiście w, w, w czasie bardzo charakterystycznym. Tego nikt chyba jak dotąd dobrze jeszcze nie opisał. Warto kiedyś się za nad tym zastanowić, dlaczego ten protest właśnie przed 11 listopada został Aha. zorganizowany, rozpowszechniony. Groziło nam to tym, że nastąpi zakłócenie obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Ktoś mógłby zadać pytanie, czy Polska jest krajem, który stać na. Suwerenność, niepodległość, jeżeli w swojej setne rocznicy powstania, odzyskania po 123 latach niepodległości, nie potrafi w sposób godny, w sposób spokojny i zgodny z prawem uczcić i obejść. Udało nam się to wszystko zrobić. 250-tysięczna demonstracja przeszła ulicami Warszawy w spokoju, godnie, z dużym wymiarem patriotycznym. Jesteśmy z tego dumni. I wszystko jest w porządku, ale oczywiście zagrożenie było. Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Panie ministrze, dziękuję, ale za chwilę wracamy. Kolejny punkt naszego programu i dalsza część rozmowy na temat policji za chwilę.